trzaskującego się motocykla zwolnił, być może zatrzymał się, ale nie udzielił pierwszej pomocy poszkodowanemu. Z ustaleń portalu TVP Info wynika, że w samochodzie tym jechała była pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i jej mąż, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Kluczowy moment tragicznego wypadku zarejestrowała kamera nadjeżdżającej ciężarówki. Eksperci, widząc to nagranie, pytają, czy ciemny samochód osobowy zajechał drogę motocykliście oraz dlaczego osoby nim jadące nie udzieliły pomocy poszkodowanemu i nie wezwały służb ratowniczych, tylko po krótkim zatrzymaniu się pojechały dalej. Widać, że ten samochód się prawie zatrzymuje i elementy tego motocykla go wyprzedzają, czyli musiał widzieć. Nie udzielił pomocy, odjechał. To jest najgorsze, co można zrobić. Pasażerem samochodu była Małgorzata Gersdorf, dawna pierwsza prezes Sądu Najwyższego. Prowadził jej mąż Bohdan Zdziennicki, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Małgorzata Gersdorf zaprzecza, by uczestniczyła w wypadku. Jednocześnie przyznaje, że widziała przelatujące części jakiegoś pojazdu. W pewnym momencie zarejestrowaliśmy jakiś przelatujący kawałek blachy czy gumy, który uznaliśmy za oderwaną część przejeżdżającej ciężarówki. I to wszystko. Sprawę śmiertelnego wypadku wyjaśnia prokuratura. Śledczy zbadają, czy motocyklista nie popełnił błędu, ale już teraz eksperci biorą pod uwagę także taką hipotezę. I być może właśnie doszło do takiej sytuacji, w której ten samochód osobowy zjechał na lewy pas po to, żeby zrobić miejsce tej ciężarówce, a w tym czasie nie zauważył jadącego motocyklisty. Biegli będą musieli ustalić, dlaczego samochód najpierw zjechał na lewy pas, skoro prawy pas był wolny. Zgodnie z kodeksem drogowym, kierowca, który nie wyprzedza lub nie skręca w lewo, zobowiązany jest jechać prawym pasem.